Dzień dobry, miło mi Państwa powitać na wykładzie kurs Fizyka 1, który jest dedykowany studentom Politechniki Wrocławskiej. Moje nazwisko Ewa Popko i prowadzę na Politechnice Wrocławskiej wykłady z tego właśnie kursu. Jak wiadomo, fizyka jest nauką, która jest podstawową dziedziną, dzięki której rozwinęły się wszystkie inne dziedziny wiedzy i dzięki właśnie fizyce mamy takie, a nie inne zdobycze technologiczne, które rządzą nas, naszym światem w chwili obecnej i które ułatwiają nam życie. Otóż jest to dział nauki, który opisuje zachowanie materii i oddziaływania na najbardziej fundamentalnym poziomie. Dlatego też wszystkie inne gałęzie wiedzy, takie jak geologia, chemia, astronomia, biologia, psychologia, medycyna, a także wszystkie nauki techniczne wymagają znajomości i zrozumienia praw fizyki i podstaw, które rządzą tymi prawami. Jeśli chodzi o rozwój tej dziedziny wiedzy, to w zasadzie w chwili obecnej ukształtował się taki umowny podział na fizykę klasyczną, która obejmuje to wszystko, co dowiedziano się na temat praw fizyki do roku 1900 oraz na fizykę współczesną. Ta fizyka współczesna obejmuje teorię względności i mechanikę kwantową, podczas gdy fizyka klasyczna obejmuje mechanikę, w tym drgania i fale, termodynamikę oraz elektromagnetyzm. Wszelkie prawa fizyki są ustanawiane w oparciu o eksperyment. Eksperyment polega na przeprowadzeniu odpowiedniego pomiaru i porównaniu wielkości, która została zmierzona, z pewną wielkością standardową. Przyjęto pewien umowny układ jednostek, który obowiązuje w chwili obecnej na całym świecie. Jest to układ jednostek, który nazywa się Układem Jednostek Międzynarodowych SI. Ponieważ ten kurs fizyki obejmuje zakres, który dotyczy mechaniki oraz termodynamiki, to podstawowe jednostki, które są związane właśnie z tym układem, które występują w tym układzie jednostek dla tych działów fizyki, to metr, kilogram, sekunda, mol oraz kelwin. I pokrótce omówimy sobie te jednostki, jakie są standardy przyjęte w chwili obecnej. Ale zanim to zrobimy, to powiedzmy sobie jeszcze o bardzo ważnej takiej, o wprowadzeniu takiej bardzo ważnej wielkości, mianowicie każdą jednostkę można przedstawić jako jednostkę, która jest z pewnym mnożnikiem w zależności od tego, jaka wielkość fizyczna nas interesuje. I tak na przykład, jeśli interesuje nas bardzo mała liczba, to zamiast mówić o metrach razy 10 do minus 15, mówimy o femtometrach. Zamiast mówić o metrach do 10 do minus 12, mówimy o pikometrach i tak dalej. Na slajdzie pokazane są różne jednostki pochodne, które są związane z jednostkami podstawowymi, a zostały utworzone w ten sposób, że po prostu każda z tych jednostek została pomnożona przez pewną wygodną liczbę, po to, żeby nie trzeba było tych rzędów wielkości pisać przed jednostką. A więc na przykład popularną jednostką jest kilogram. I ten kilogram to jest 10 do trzeciej grama, albo mega ohm to jest 10 do szóstej ohma i tak dalej. Tych jednostek pochodnych, standardowych, podstawowych jednostek układu międzynarodowego jest bardzo dużo. Ja tutaj tylko kilka z nich pokazałam. Jakie są standardowe wielkości, które występują w tym układzie jednostek? Pierwsza wielkość to jest wielkość skalarna, która jest związana ze względnym położeniem dwóch punktów, czyli jeśli mamy dwa punkty i odległość między nimi sobie oznaczymy przez S, to w układzie SI jednostką standardową, która odpowiada tej wielkości, jest metr.
i jest to odległość, jaką przebywa światło w próżni w czasie równym odwrotności prędkości światła, czyli w czasie równym 1 przez 3 razy 10 do 8 sekundy. A więc jeśli pomnożymy prędkość światła przez ten czas, 3 razy 10 do 8 przez 1 przez 3 razy 10 do 8 sekundy, to otrzymamy oczywiście 1 metr. Przyjrzyjmy się teraz, jakie wielkości fizyczne mamy w rzeczywistości w odniesieniu do odległości. Co obserwujemy we wszechświecie? Rozpiętość tych wielkości jest naprawdę imponująca. Otóż jeśli będziemy zagłębiać się w mikroświat, to najmniejsza część jądra atomowego to jest kwark, który ma rozmiary szacowane na rzędu 10 do minus 18 metra. Jeśli będziemy spoglądać w makrokosmos, to będziemy widzieć, że ta rozpiętość jest olbrzymia, bo wszechświat, który widzimy na dzień dzisiejszy, ma rozmiary rzędu 10 do 26 metra, więc straszna rozpiętość od 10 do 26 do 10 do minus 18, kilkadziesiąt rzędów wielkości. To jest imponująca rozpiętość dzięki temu właśnie, że mamy takie, a nie inne zdobycze technologiczne i fizyka tutaj jest fundamentem, który pozwolił na uzyskanie takich informacji, mamy właśnie aż taką szeroką gamę tych wielkości, jeśli chodzi o odległość. Kolejną wielkością, dla której została zdefiniowana jednostka w układzie SI, to jest wielkość skalarna, która określa bezwładność ciała, czyli opór na zmianę ruchu. I ta wielkość jest zdefiniowana następująco. Jest to 1 kg i jest to masa wzorca ze stopu i platyny, platyny i irydu, przechowywanym w Międzynarodowym Biurze Miar i Wag w Sèvres pod Paryżem. I ten standard nie zmienił się od wielu lat, jest ten sam. Znowu, jeśli przyjrzymy się na różnym wielkościom, które odpowiadają masie, na przykład wszechświata, 10 do 50-30 kg, taka jest masa szacowana na dzień dzisiejszy, i masie elektronu, 9 razy 10 do minus 31 kg, to widzimy, że znów rozpiętość tych wielkości, które spotykamy we wszechświecie, wielkości mas, jest olbrzymia, imponująca. Od 10 do 53 do 10 do minus 31, 80 rzędów wielkości. Kolejna wielkość skalarna, która jest związana ze zmianami we wszechświecie, to jest czas. I w układzie SI czas jest zdefiniowany w ten sposób. Jednostką czasu jest sekunda i zdefiniowana jest jako czas trwania olbrzymiej ilości, 9 razy 10 do 9 około oscylacji określonej linii spektralnej atomu Cezu-133. I znowu, jeśli posłużymy się tą jednostką i zbadamy czasy, które są mierzone czy mierzalne w chwili obecnej, bo to oczywiście ewoluowało i to, co człowiek mógł zobaczyć 100 lat temu, to jest zupełnie inne rozpiętości dotyczą wielkości fizycznych w stosunku do tego, co możemy obserwować teraz dzięki tym zdobyczom technologicznym. A więc czas życia protonu na przykład, najbardziej trwałej cząstki, 10 do 39 sekundy, ale czas Plancka, czyli czas, od którego możemy zacząć liczyć, jak długo nasz wszechświat istnieje, to jest 10 do minus 43 sekundy, a więc również olbrzymia rozpiętość tych wielkości, jeśli chodzi właśnie o czas, który jest mierzalny przez nas w chwili obecnej. Podkreślam, że te rozpiętości wielkości fizycznych są olbrzymie w odniesieniu do wszystkich wielkości fizycznych i ta rozpiętość jest tak duża dzięki temu, że właśnie zdobycze technologiczne uzyskane dzięki fizyce pozwoliły na zbadanie dogłębne i mikro, i makro kosmosu. Dzięki temu właśnie mamy aż takie bogate informacje na temat różnych wielkości fizycznych i ich wartości tych wielkości. Dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki.
Dziękuję.